Mobilki, mobilki, a w zasadzie przyszłe mobilki. Słuchajcie, ostatnio wspomniałem o tym, by nagradzać wielopasmowy i długi wysiłek kursantów i organizować uroczystości wręczania prawa jazdy zdobyte z takim trudem. Napisał do mnie Andrzej z Bełchatowa, który sugeruje, by ceremonię organizować również z okazji udanego zapisania się na kurs prawa jazdy. Kiedyś cała procedura związana z zapisem na kurs prawa jazdy trwała jeden dzień, pisze Andrzej. W tym momencie mija dzień czwarty, odkąd zacząłem się zapisywać. Oczywiście, ceremonia z okazji udanego zapisania, przepraszam, po zakończeniu procesu zapisywania się na kurs nie może mieć tego rozmachu, co uroczystość wręczania prawa jazdy. Powinna mieć raczej charakter lokalny, półprywatny. Ja wiem, no na przykład, no myślę, że wystarczy dyskretny taki szpaler uformowany z członków personelu szkoły, rozebranych do naga. Na końcu szpaleru właściciel szkoły, czy tam główny instruktor, może mieć nałożone pończochy i gustowną opaskę na czoło. I on nakłada na szyję nowego kursanta kierownicę ozdobioną girlandą z kwiatów wykonanych z kartek kodeksu karnego, śpiewając znaną przyśpiewkę ludową "A tuś mi truskaweczko, a tuś mi". Ale Andrzeju i my wszyscy, niech nam biurokratyczne przepisy, które wyprzedzają wyobraźnię najtęższych fantastów, nie przeszkadzają w procesie zdobywania prawa jazdy. Tej radości ze zdobywania. Życzę, żeby każdy zdał egzaminy szybko, za czwartym, piątym razem, bo fotoradary, a z nimi budżet, czekają na waszą jazdę. No to mobilki, czy przyszłe mobilki, życzę zdawalności.